wieczór Państwu. Witamy bardzo serdecznie z lodowiska przy ulicy Siedleckiego w Krakowie. Ja nazywam się Robert Pęczalski i zapraszam do wspólnego oglądania meczu 34. już kolejki Polskiej Hokej Ligi, w którym mistrzowie Polski Komarch Krakowie, obecnie trzecia drużyna tabeli, zagra z brązowym medalistą poprzedniego sezonu, ale w tych rozgrywkach dopiero drużyną dziewiątą, Polonia Bytom. Obie ekipy ostatnio w dość trudnej sytuacji, no ale tutaj musimy też przyjąć odpowiednią skalę, bo jeśli chodzi o Krakowie, to po prostu ostatnie rezultaty nie są zadowalające dla trenerów, dla kibiców i też dla samych zawodników drużyny Pasów. Natomiast zupełnie innego kalibru sytuacja w Bytomiu. Tam problemy, no miejmy nadzieję, że uda się dokończyć bytomianom ten sezon i w nowym wystartować bez większych kłopotów. No a my teraz będziemy skupiać się już na tym, co dziać będzie się dziś na lodowej tafli. Drużyna z Bytomia, prowadzona przez Mariusza Kiecę, przyjechała do Krakowa w takim składzie. Mecz w bramce zacznie Mateusz Studziński, drugim bramkarzem Filip Lantzman. Pierwsza formacja to Stępień, Turoń, Abramow, Krzemień i Uryga. W drugiej Cunik, Działo, Salamon, Jaworski, Danieluk. W trzeciej Pastryk, Falkenhagen, Owczarek, Frączek i Kłaczyński. I formacja czwarta to Kamieniew, Wieczorek, Gajdzik, Anklewicz i Bajon. Nie ma już Michała Kalinowskiego, młodszego brata Kamila, który opuścił bytomską drużynę i będzie już występować w barwach gdańskiej automatyki. A my mamy już początek dzisiejszego meczu, który sędziują jako główny pan Maciej Pachucki i na liniach Dariusz Pobożniak oraz Maciej Byczkowski. Pierwsza okazja dla Krakowi, Adam Domogała. No i tu już informacja dla Państwa. Powroty w drużynie Krakowi, powroty po kontuzjach, ale też kilka nazwisk poza składem dzisiaj z powodu kontuzji czy choroby. Za moment Pasy już grać będą w przewadze. Może w najbliższej przerwie podam Państwu skład Krakowi. Tymczasem patrzymy, Da Costa też dziś wraca po kontuzji. Przejmują bytomianie. Będzie przewaga Krakowi. Zaledwie 43 sekundy tego meczu za nami i wykluczenie Łukasza Krzemienia, zahaczanie. Dzisiaj trener Rochaczek trochę z własnej woli, trochę z konieczności, sporo zmian w składzie dokonał. W bramce tu się nic nie zmienia, Rafał Radziszewski, drugim bramkarzem Michael Łuba. W pierwszej formacji, posłuchajcie Państwo, Zip, Nowajowski, Paczkowski, Da Costa i Domogała, więc no taki obrazek bardzo nietypowy. W formacji drugiej Rąbkowski, Noworyta, Urbanowicz, Bryniczka, Drzewiecki, a więc tu bez zmian. Następnie w formacji trzeciej Kruczek, Wajda, Szynak, Dziubiński i Kapica. No i zaledwie czterech graczy w formacji czwartej. Szurowski, Dudka, Zygmunt i Świetna okazja przed Damianem Kapicą. Wycofanie do Wajdy. Ten uderza, broni. Broni Mateusz Studziński, który jeszcze do niedawna był zawodnikiem drużyny z Katowic, Tauron KH GKS-u. Ale już w trakcie sezonu zmienił barwy klubowe. Pasy mają jeszcze minutę i 20 sekund tej przewagi. Rozpędza się Damian Kapica. Wycofuje. Tam na niebieskiej jest Wajda. Kruczek, dzisiaj urodziny kapitana Krakowi. No ale na prezent będzie musiał jeszcze popularny Kruger zaczekać. Teraz w osłabieniu spróbowała Polonia. Tu osamotniony Kamieniew, Białorusin. Posłał krążek obok bramki Rafała Radziszewskiego i rozpędza się Maciej Urbanowicz. Zjechał na lewą stronę. Drzewiecki przed bramkę. Nie ma gola, ależ tutaj było blisko. Jakimś cudem zdołał zablokować ten strzał Mateusz Studziński. Ale dobrze wyglądała ta akcja Krakowi. Dynamiczna szarża lewą stroną. Urbanowicz, Drzewiecki, raz jeszcze Urbanowicz. No i wznawiamy grę pod bramką Studzińskiego. 50 sekund do końca przewagi Pasów. Jest teraz poprawka Macieja Urbanowicza. Najpierw Noworyta nie trafił chyba czysto w ten krążek, ale błyskawicznie oddał strzał Maciej Urbanowicz i w pierwszej minucie i 58 sekundzie Pasy wychodzą na prowadzenie. Gol zdobyty w przewadze. No i dla Urbanowicza to już 12 trafienie w tym sezonie. A zatem tu Krakowia od samego początku.
będzie mocno atakować, tak się wydaje. No, mają pasy plamę do zmazania, tak trzeba to określić. Plamę z początku tego miesiąca, gdy w Bytomiu Cracovia przegrała 3-0, nie strzelając nawet 3 bramki. A teraz może być szybka odpowiedź. Bytomian Krzemień zatrzymany, już w drugą stronę pędzi krążek. I teraz zatrzymana gra przez Mateusza Studzińskiego. 20-letni zaledwie golkiper bytomskiej Polonii. Sporo pracy od samego początku. No i chyba takiego obrazka mogliśmy się spodziewać. Kruczek w poszukiwaniu urodzinowego prezentu, o którym już wcześniej wspominałem. Dziś 30 urodziny kapitana Cracovii, a tutaj okazja dla Bytomian. Dobrze to wyglądało i szczęście przy pasach. Rafał Radziszewski dobrze interweniował po tym strzale Jakuba Jaworskiego. Jaworski to zawodnik, który zdobył jedną z bramek w Bytomiu 9 stycznia, wtedy gdy Polonia wygrała 3-0, to był ten gol otwierający wynik spotkania. I teraz Salamon wrzuca krążek, ale to sprzed linii czerwonej wykonał kapitan, doświadczony napastnik bytomskiej Polonii. Równe 3 minuty za nami w pierwszej tercji. 1-0 dla Cracovii po trafieniu Urbanowicza. Grane wznowienie Noworyta. Urbanowicz chciał zagrać do Drzewieckiego. Jeszcze Bryniczka przejmuje krążek. Teraz przewrócony Filip Drzewiecki. Jeszcze walczy o odzyskanie Bryniczka. Udaje się to. Dwóch rywali przeciw sobie miał Kasper Bryniczka, ale wciąż Cracovia przy krążku. Noworyta w stronę bramki. Tam odbijał kijem Studziński. Ale wciąż Cracovia. Teraz uderzał Mateusz Rąbkowski. Jeszcze jakieś starcie tam po skutecznej interwencji Studzińskiego. Bryniczka i Drzewiecki tam zamieszanie, jeśli chodzi o Cracovię. I za moment kolejne wznowienie pod bramką Polonii. W Cracovii brakuje dziś 4 zawodników. Nie ma Słabonia, nie ma Sykory, nie ma także Kalusa oraz Bartosza Dąbkowskiego. Z tego, co mi wiadomo, wszyscy ci zawodnicy niedługo już powinni być do dyspozycji trenera Rochaczka. No a dzisiaj swoją szansę dostaną inni zawodnicy, jak choćby młodzież w Cracovii, Szurowski, Zygmunt i Świetnia, którzy w tej chwili właśnie będą na lodzie. Tutaj na środku tej formacji, przynajmniej przy Buliku, był Szinagl. Nie udało się wygrać wznowienia, ale jeszcze walczy Zygmunt o odzyskanie krążka. Teraz będzie przy nim Eryk Świetnia. Świetnia chciał wjechać przed bramkę. Jeszcze Zygmunt. I gdzie? Do tyłu, do Rafała Dudki. Ucieka teraz jednak krążek Pawłowi Zygmuntowi. Jeszcze walczy już Świetnia. Teraz przejmie Dudka. Cracovia wypchnięta. Teraz pojedzie na zmianę. I Polonia za własnej bramki będzie zaczynać atak. No zobaczymy, dokąd uda się z tym krążkiem dojechać. Już tam parę razy zapędzili się bytomianie pod bramkę Rafała Radziszewskiego. Nowajowski, on dziś również po raz pierwszy po kontuzji na lodzie, do Da Costa, więc dwaj rekonwalescenci w tej akcji. Tyle, że podanie było niedobre i odpowiedź Bytomian. Wstrzelony krążek, tam pojedzie Abramow, 23-letni Rosjanin. Jeszcze Łukasz Krzemień przed bramkę, tam był Da Costa i Oliver Paczkowski. No bardzo, bardzo kombinowana ta pierwsza formacja dzisiaj. O
odzyskują Bytomianie. Będzie strzał, ale nie trafił tutaj czysto w ten krążek Dawid Turoń i okazja dla Krakowi, choć tutaj zwolniła ta akcja Tediego Da Costy. Ale odzyskuje Damian Kapica przed bramką Kruczek, dziś mocno zaangażowany w grę do przodu. Jeszcze jest Szinag na niebieskiej, Wajda będzie uderzać, broni Studziński, gdzie krążek? Gdzieś tam pod sprzętem bramkarskim golkipera Polonii. 14 minut i 24 sekundy do końca pierwszej tercji, 1-0. Od drugiej minuty prowadzi Krakowia, bramkę strzelił Maciej Urbanowicz. Ładnie czysto, Bulik wygrywa. Krystian Dziubiński, strzał Kruczka bez najmniejszych problemów tym razem. Interwencja Studzińskiego i w tym samym miejscu, co przed momentem, kolejne wznowienie. Wajda. Szinagl. Jeszcze tam Kapica z Szinaglem walczą o odzyskanie krążka za bramką. Bytomianie wyrzucają gumę, nie będzie uwolnienia, więc wraca po krążek Dziubiński. Wajda. I kapitan pasów Maciej Kruczek zaczyna kolejny atak. Ucieka troszkę krążek Dziubińskiemu i wykorzystują to Bytomianie, ale to będzie uwolnienie. Nie, jednak tutaj sędzia liniowy zmienia decyzję swojego kolegi i gra toczy się dalej. Bytomianie odzyskali krążek, ale teraz próbuje tutaj minąć rywala Drzewiecki, Urbanowicz przy krążku. Na niebieską, tam pojawił się Rąbkowski. Teraz jeszcze Maciej Urbanowicz, już po drugiej stronie tafli, Bryniczka, ucieka krążek i zabierają go Bytomianie. Salamon zaatakowany przez zawodników Krakowi, będzie strzał Bryniczki. Od nogi obrońcy krążek odbity jeszcze z ostrego kąta Urbanowicz i teraz po kiju Czunika do rękawicy Studzińskiego. Ta guma wleciała. 13 minut i 10 sekund do końca pierwszej tercji. Tym razem Paweł Zygmunt, jeśli chodzi o czwartą formację na wznowieniu, wygrany Bulik i była okazja dla Krakowi. Jeszcze Szinagl, on dzisiaj wśród młodzianów pasów posyłany do gry przez trenera Rochaczka. Świertnia z Zygmuntem utrzymali krążek w strefie ataku, oj, ale teraz w nieco prostszej już sytuacji ucieka guma Świertni. Owczarek, Bytomianie w stronę bramki. Tutaj Radziszewski nie będzie ryzykował wyrzucenia krążka. Nadjeżdżał tam Marcin Frączek i choć był Damian Szurowski, to tutaj chyba faktycznie dobra decyzja golkipera Krakowi. Lepiej uspokoić nieco grę i poczekać na wznowienie. Paczkowski udaje się wyekspediować krążek za linię niebieską. Teraz ma szansę tutaj Abramow dopaść do krążka. Zagranie przed bramkę, wrócił dobrze Zip. Jeszcze będzie uderzenie i Rafał Radziszewski zatrudniony. Spod niebieskiej strzelał Stępień. Teraz troszkę więcej dobrego w ofensywie pokazują podopieczni Mariusza Kiecy i Andrzeja Secemskiego. Błażej Salamon ma trochę miejsca, będzie uderzać Rafał Radziszewski. Dobrze wyjechał przed pole bramkowe, golkiper pasów, skrócił kąt. No i wydawało się, że to będzie doskonała okazja do wyrównania dla Polonii, ale tutaj najmniejszych problemów nie miał Radzik z obroną tego uderzenia. 12 minut i 4 sekundy do końca pierwszej tercji. Polonia wygrywa Bulik.
ale za bramką dobrze ustawiony Kruczek. Czy Krakowi uda się wyjść z tym krążkiem? Na razie nie, choć bliski tego był Dziubiński. Jeszcze Jakub Jaworski przy krążku Polonia, przy bandzie tam walka o gumę, teraz Salamon. No i tu jest odłożony spalony. W tym momencie sędzia musiał użyć gwizdka, bo tam uczestniczył w akcji Błażej Salamon. Spalony, rozmyślny, więc przeniesiemy grę na drugą stronę lodowiska. Już tam ustawia się druga formacja Krakowi. A więc jeśli druga piątka, to Kasper Bryniczka na buliku. Ale wznowienie pada łupem hokeistów Polonii. Noworyta, Urbanowicz, już odzyskany krążek. Drzewiecki jeszcze szukał podania, choć wydawało się, że mógł strzelać. Urbanowicz przed bramkę, teraz gol! Kasper Bryniczka z podania Macieja Urbanowicza. Ósma minuta i 37 sekunda. Krakowia podwaja swoje prowadzenie. Znów Maciej Urbanowicz mocno tam zaangażowany w akcję bramkową. Tym razem asysta. I do bramki Studzińskiego trafił Bryniczka. To jego piąty gol w tym sezonie. No ale pamiętajmy, że on odniósł kontuzję, która go wykluczyła z gry na dość długi czas. To jest dopiero 19 mecz Kaspra Bryniczki w tym sezonie z 32, bo to jest 32 spotkanie już Krakowi w tych rozgrywkach ligowych. Szybko próbuje na tego gola Bryniczki odpowiedzieć Polonia, ale tam zablokował swoim ciałem krążek Rafał Dudka. No i sędzia musiał przerwać grę. Wznawiamy ją pod bramką Radziszewskiego. On kontuzję odniósł właśnie w poprzednim meczu z Polonią Bytom, tam atak kolanem Aleksandra Urygi, młodego Kanadyjczyka. Taki bezpośredni kontakt kolano wykluczył Adama Domagałę z gry na kilka tygodni. Teraz a propos kontuzji, niestety przerwa w grze, leży Bartłomiej Stępień, ale co ważne, w własnych siłach podnosi się defensor Polonii. Obie ekipy wykonały zmiany, już czekają na wznowienie. Sędzia rzucił krążek. Bytomianie wygrywają bulik. Matej Czunik atakowany przez Kapicę, ale wyprowadził krążek do strefy środkowej. Oj, tutaj nieprzyjemnie zderzyli się Kapica z Szinaglem. I w ataku Polonia Salamon, ale wprost w Rafała Radziszewskiego. Tutaj sprytnie chciał wykorzystać obecność obrońcy Krakowi Błażej Salamon i tak między nogami posłał krążek, między nogami Macieja Kruczka. Ale widział wszystko doskonale golkiper Krakowi. Zbliżamy się powoli do połowy tej pierwszej tercji. Mamy 10 minutę spotkania. W tej chwili 10 minut i 20 sekund do końca tej odsłony. Maciej Urbanowicz, no bardzo mocno aktywny w ofensywie dziś, już gol i asysta. Ta druga formacja na razie najwięcej szumu potrafi narobić w szykach obronnych Polonii. No i teraz nie trafił czysto w krążek Rąbkowski. Próba długiego podania, ale chwilę później sędziowie przerywają grę. Spalony, rozmyślny, tutaj znów dostrzeżony przez arbitrów. Ćwiertnia dzisiaj sporo
on, Damian Szurowski i Paweł Zygmunt. Sporo czasu na lodzie spędzą, jeśli tak dalej pójdzie. Dość często posyłani do gry przez trenerów Rochaczka i Salamona. Cały czas z nimi w formacji Petr Szinak, który teraz rozpędził się, puścił sobie krążek za bramkę rywala, ale tam już się go odzyskać nie udało. Tu walczy jeszcze Świerpnia do spółki z Szurowskim. Ale przejmuje Polonia. 9 minut i 20 sekund do końca pierwszej tercji. Ucieka krążek Abramowowi. Przejmuje Paweł Zygmunt, teraz troszkę osamotniony, tam próba ataku ciałem Stępnia, no i skuteczna, bo Krakowia traci. Teraz Domagała, zablokował podanie, Paczkowski, Da Costa, Teddy Da Costa z backhandu, jeszcze poprawka, nie trafił tutaj Francuz, a byli też obrońcy Polonii. Teraz patrzmy na akcję, Salamon, nie ma gola, choć już położył się na lodzie Rafał Radziszewski, troszkę tutaj przysnęła krakowska defensywa, bo zupełnie bez opieki pozostawiony był Błażej Salamon. Znów kapitan gości przy krążku, ale już przy nim był Łukasz Zip i Krakowia przejmuje ponownie Zip. Tam po prawej stronie był Adam Domagała, ale na razie podanie do Nowajowskiego. Słowak ładnie zabrał się z tym krążkiem, Nowajowski. Przed bramkę zagranie, tam pojawił się Da Costa, ale byli też obrońcy. Matej Czunik. Znów dłuższe podanie Bytomian. Nie ma faulu, nie ma sygnalizacji sędziego. A więc skuteczna interwencja Kruczka. Teraz jego kolega z obrony, Wajda Doszi nagla. I przestrzelił troszkę Czech. Trzeba wracać. Polonia, no tutaj co prawda w trakcie zmiany, więc nie było zagrożenia dla bramki Radziszewskiego, a zaraz może być po drugiej stronie. Szinak przed bramkę, tam kapica, ale jego kij podbity. Wajda, mocny strzał, odbija parkanem Studziński i za chwilę nakrywa krążek. 7 minut i 38 sekund do końca pierwszej tercji. Cały czas 2-0 dla Pasów po trafieniach Urbanowicza i Bryniczki. No i właśnie ta druga formacja Krakowi jest w tej chwili na tafli. Bryniczka wygrywa, jeszcze zdążył do krążka przed linią niebieską noworyta. Urbanowicz, Drzewiecki, jeszcze Bryniczka walczy, Drzewiecki, o, znów było groźnie, ale nie zobaczył krążka Urbanowicz. Teraz Filip Drzewiecki. Oj, tutaj można było pokusić się o strzał. To mogło być 3-0. Zupełnie zostawiony drzewko przed bramką. Jeszcze Drzewiecki tam dostawiał swój kij, ale guma kończy w rękawicy Studzińskiego. Dużo szczęścia teraz przy Polonii, bo zagapiła się defensywa w tej poprzedniej akcji. Ucieka krążek Rafałowi Dudce, Paweł Zygmunt. Świerpnia bliski przejęcia, Abramow. Teraz sporo niedokładności po obu stronach. Spróbuje uspokoić to Polonia. Uryga zabrał się z krążkiem, ale już tuż za niebieską pojawili się obrońcy Krakowi. I przy krążku już Damian Szurowski. Rafał Dudka. Zaatakowany teraz przez Krzemienia, ale wychodzi Krakowia. Petr Szinagl. Zaatakowany przez rywali bez faulu, choć Czech niezadowolony z tej decyzji sędziów. Dobre zagranie od Świerpni do Nowajowskiego. Teraz strzał Słowaka z ostrego kąta i z trudem poradził sobie z tym uderzeniem Studziński. Przejmie krążek Nowajowski, zupełnie osamotniony teraz obrońca Krakowi. Ma ze sobą swojego partnera z defensywy, tylko Ziba. No i tu przede wszystkim dobrze dla Krakowi, że nie skończyło się stratą. Domagała, Da Costa, tam na granicy spalonego wjeżdżał Paczkowski, ale wszystko w porządku. Gra toczy się dalej, tyle że przejmuje Polonia. Jaworski zaatakowany przez Nowajowskiego i Da Costę, więc to musiało skończyć się stratą, ale Krakowia tylko wyrzuca krążek z tercji. 5 minut i 40 sekund do końca pierwszej odsłony.
Lamon. Traci kapitan Polonii, ale odzyskują jego koledzy tam w okolicy linii czerwonej. Teraz już Wajda przy krążku. Dwójką z Paczkowskim byli w tej akcji. Oj, tutaj Wajda dostał prezent od rywala, ale nie udało się niestety go wykorzystać. Jeszcze Kapica przed bramkę tutaj z powietrza próbował Dziubiński. Patryk Wajda. Takie zagranie po przekątnej, tam powalczył Kapica, ale zabrali mu krążek rywale. A Dziubiński zagrywał gumę zbyt wysoko uniesionym kijem i gra przerwana. 5 minut, 2 sekundy do końca pierwszej tercji. Ona była pod bramkę Radziszewskiego i znów krążek tam wraca, ale powrócił także Patryk Wajda, który gumę przejął. Próbował uciekać z nogami Dziubiński, ale ostatecznie to on przejął krążek. Szinagl, Petr Szinagl dzisiaj w dwóch formacjach wykorzystywany przez trenera. Strzał Kruczka przyblokowany. Dziubiński, Szinagl, gdzie jest krążek? Ma go Owczarek i Bytomianie, ale Kłaczyński tylko wrzuca za bramkę. Jeszcze Owczarek i Frączek przejmą zagranie do Kłaczyńskiego. Dobrze ustawiony Maciej Kruczek blokuje ten strzał, ale Krakowi nie udaje się wyjść z strefy obronnej. Teraz to się uda, bo Polonia pojechała na zmianę, więc i Krakowia w trakcie zmiany. Maciej Urbanowicz. 4 minuty do końca pierwszej tercji. Urbanowicz, jest Drzewiecki, jest Bryniczka i teraz dobra interwencja Studzińskiego ratuje Polonię. Drzewiecki nie przejął krążka, ale jeszcze będzie Urbanowicz przy nim. Kasper Bryniczka, dobre nagranie do Urbanowicza. Rąbkowski teraz włączył się do akcji. Urbanowicz. Ale to było zbyt czytelne i tam na środku tercji sporo obrońców w Polonii czyhało na krążek. Bytomianie wyrzucają gumę. Nie będzie uwolnienia, bo Rafał Radziszewski wyjechał z bramki, by zagrać do Noworyty. Ten chciał zostawić Urbanowiczowi, ale połapali się Bytomianie i oni przy krążku. Ładne próby. Z wodu Marcina Frączka, no nie próby, a z wody po prostu skutecznie minięty rywal. I tutaj dobra interwencja Noworyty teraz ratuje Krakowie, bo tam czyhał na dobitkę Danieluk. Jeszcze będzie okazja, złamany kij Jakuba Jaworskiego w odpowiedzi Sztwiertnia. Ale Szinagl traci i musi Krakowia wracać. Krzemień. Nie, to Kłaczyński, przepraszam, do Salamona, ale krążek opuścił strefę ataku Polonii. No i mamy przerwę w grze na 2 minuty i 34 sekundy do końca pierwszej tercji. Oliver Paczkowski wyłuskał krążek. I ponownie Paczkowski. Teraz sędziowie tam dopatrzyli się dotknięcia krążka przez jednego z graczy Polonii, będących w ławce. Tam Bytomianie nie zgadzają się z tą decyzją. Pokazują, że krążek odbił się od pleksy, ale gwizdek był użyty, więc gra wznawiana pod bramką gości. Teddy Da Costa i Marcin Frączek, wygrywa Francuz, to wznowienie. Domogała, Paczkowski, Domogała raz jeszcze. Łukasz Zip i Nowajowski będzie uderzać, ale nie trafił Słowak. Jeszcze Da Costa. Do spółki z Paczkowskim walczą o odzyskanie tego krążka. I będzie okazja dla Adama Domogały. Już tu Studziński poza bramką, ale nie udało się, bo zabrakło kąta po prostu Domogale.
Da Costa. Teddy Da Costa, Nowajowski, Zip, wypychana Krakowia. Tutaj Zip zmuszony do takiego wstrzelenia krążka w stronę bramki, no bo wiemy doskonale, że Czech dysponuje znacznie potężniejszym uderzeniem niż to sprzed kilkudziesięciu sekund. A teraz bytomianie wyrzucili na uwolnienie. Wracamy zatem z grą pod ich bramkę. Minuta i 31 sekund już tylko do końca pierwszej tercji. Czy zdąży tu Kruczek? Nie, chyba nawet nie próbował kapitan Krakowi przejąć jeszcze w strefie ataku. Teraz Kruczek przy krążku stracił równowagę, ale jeszcze dobrze zagrał, bo przejmie Kapica przed bramkę do Szinagla. Jak mówiłem, Petr Szinagl dzisiaj w dwóch różnych formacjach posyłany do gry przez trenerów. Strzał Kruczka i Kapica trafiony kijem w twarz, więc Krakowia grać będzie za moment w przewadze. No chyba, że uda się wykorzystać tę sytuację i teraz już zdobyć bramkę. Nagranie do Urbanowicza broni. Studziński zostawił tam swój parkan, ale było bardzo, bardzo blisko. Kolejnego trafienia Krakowi, kolejnego trafienia Urbanowicza. 40 sekund do końca tercji. Widzimy bez Rafała Radziszewskiego Krakowia, bo odłożona kara na zawodnika Polonii. Urbanowicz tam zabrał przez przypadek kij swojego rywala. No i popatrzmy, czy tu nie będzie przypadkiem jeszcze kolejnej kary dla Polonii. To by oznaczało pełne dwie minuty przewagi, podwójnej przewagi Krakowi. Za moment dowiemy się, jak to wszystko zostanie przez sędziego potraktowane. No i faktycznie dwie kary dla dwóch różnych zawodników z Bytomia. Tutaj mamy na ławce kar, widzą Państwo, Abramowa. No i do niego już w tym momencie dołącza Dawid Turoń. 19 minuta i 31 sekunda. Jeżeli Krakowi nie uda się wykorzystać tej podwójnej przewagi jeszcze w tej tercji, no to zaczniemy oczywiście odsłonę drugą od gry 5-3. Ale na razie wygrany Bulik i okazja jeszcze w tej odsłonie. Strzał mocny, Noworyty, tam krążek trącony. Czy uda się Bytomianom wyrzucić? Nie. Drzewiecki odzyskuje. Urbanowicz, 11 sekund do końca strzału. Bryniczki broni Studziński. I w tym momencie 9 sekund wskazuje zegar. 9,5, bo w tym momencie to już nawet te dziesiąte części sekundy mają znaczenie. Sędzia nawet jeszcze podjeżdża do stolika sędziowskiego, by coś tam pewnie właśnie w sprawie czasu kar lub czasu do końca tercji ustalić. No tu faktycznie na zegarze w tym momencie do końca jednej z kar bytomskiego hokeisty minuta i 40 sekund, do końca drugiej minuta i 39 sekund. Te kary nałożone przecież były dokładnie w tym samym czasie. Ale już sytuacja opanowana, wszystko wyjaśnione. Też trenerzy obu ekip dostali informację od Macieja Pachuckiego i ostatnie sekundy tej tercji Krakowia w podwójnej przewadze, przypominam, ale teraz już się nie uda jej wykorzystać. Teraz, czyli w pierwszej tercji, bo ta odsłona właśnie dobiegła końca. 2-0, pewne zasłużone prowadzenie Krakowi. Trafiali najpierw Maciej Urbanowicz, a później z podania Urbanowicza do bramki gości trafił Kasper Bryniczka. Tyle na teraz z naszej strony. Zapraszamy oczywiście za około kwadrans, gdy zaczynać się będzie tercja druga.
Wracamy do Krakowa na drugą tercję meczu Komarch Krakowia, TMH Polonia Bytom, 2-0 dla Pasów, no i druga odsłona zaczyna nam się od półtorej minuty podwójnej przewagi Krakowi. Na ławce kar wciąż Abramow i Turoń, a zatem możemy tu spodziewać się trzeciego gola dla Pasów. Już Krążek wprowadzony pod bramkę Studzińskiego. Da Costa, domogała Da Costa raz jeszcze. Dziś w nowym zestawieniu ta pierwsza formacja. Paczkowski bliski trafienia, ale dobra interwencja Studzińskiego i bytomianie wyrzucają Krążek aż za bramkę Krakowi. Minuta w tej chwili do końca obu kar hokeistów Polonii. Nowajowski. Zatrzymuje się Słowak. Tam stracił równowagę rywal. Ale tu nie udało się Paczkowskiemu przejąć Krążka. I znów wyrzuciła Krążek Polonia. Zmiana w Krakowi. Już Sinagl przy Krążku. Zaatakowany przez Kamienieła. I teraz nie zdołał opanować Krążka Kruczek. Do końca podwójnej przewagi już tylko 25 sekund. Długie zagranie do Dziubińskiego, nie ma spalonego. Krystian Dziubiński nie był faulowany. Skutecznie powstrzymany napastnik Krakowi. 15 sekund do końca tej przewagi. Strzał Kruczka, odbija Studziński, ale niezbyt pewnie jeszcze Krakowia. Kapica. Kruczek, Wajda. Ostatnie sekundy tej przewagi, nagranie do Dziubińskiego, jeszcze dobitka, ale nie trafił Kapica. A bytomianie już grają w komplecie, wracają Turoń i Abramow. Strzał Wajdy z backhandu, jeszcze Dziubiński będzie przy krążku. Kapica, Wajda musi troszkę podjechać, by zabrać krążek. Strzał, spokojnie radzi sobie z nim golkiper Polonii. Zamknięci wciąż goście pod bramką. Kapica ładnie tu przedzierał się przez jednego, drugiego rywala, ale na trzecim się to wszystko skończyło. Sinagl, dobre kółeczko Czecha, nagranie do Wajdy, ten uderza i dobrze interweniuje znów odbijaczką Mateusz Studziński. Ale wciąż pas. Wajda, ta próba zablokowana. Jeszcze nagranie przed bramkę od Dziubińskiego do Kapicy. Przejmuje Damian Kapica, teraz zostawia Dziubińskiemu, ten przewracany, bez faulu tym razem. Będzie uderzać Nowajowski, ale nie, to Kruczek, przepraszam, numer 26, kapitan Krakowi uderzał, bronił Mateusz Studziński. No i wychodzą w końcu goście z krążkiem, pojadą na bardzo potrzebną im zmianę formacji. 17 minut i 18 sekund do końca drugiej tercji, przerwa w grze. Bo poruszona bramka za plecami Rafała Radziszewskiego. Rzut oka na inne lodowiska w Oświęcimiu. Po dwóch tercjach Jastrzębie prowadzi 2-1. W Katowicach trwa druga tercja i Tauron KHGKS remisuje na razie bezbramkowo z PGE Orlikiem Opole. W Gdańsku gospodarze MH Automatyka prowadzi 1-0. W meczu z Tatryski pod Halem Nowy Targ. No i jeszcze w Janowie GKS Tychy również wygrywa bez żadnej niespodzianki na razie na Jantorze. 1-0 dla Tyszan. W Krakowie również bez niespodzianki. Pasy są drużyną lepszą i pewnie będą starały się pokusić o kolejne trafienia w tym spotkaniu. No nie udało się wykorzystać tej podwójnej przewagi. Przez pełne dwie minuty mistrzowie Polski grali w pięciu przeciwko trzem rywalom. Rozpędza się teraz doping na trybunach. No i może rozpędzi się też zespół Komarch Krakowi. Ale na razie bulik dla gości. Szunik i Frączek w tej akcji. Wyjeżdża z bramki Radziszewski. I dobrze zagrywa do Petra Sinagla. Rafał Dudka. Na prawo tutaj Sztwiertnia. Problemy z opanowaniem Krążka, ale udało się to skutecznie zrobić. Erik Sztwiertnia chciał wyjechać przed bramkę. Jeszcze tam dowijał Paweł Zygmunt, ale przejmują bytomianie. Błażej Salamon teraz dobrze, sprytnie zatrzymał się. Podaje do Dawida Turonia. Czech uderza. Broni Rafał Radziszewski. Sztwiertnia
Kwiertnia atakowany przez rywala, ale przejmuje Szinak. Petr Szinak, rozpędzony Czech i broni ten strzał. Mateusz Studziński tam jeszcze nieprzyjemnie zderzył się z bandą Szinak, ale wszystko w porządku z doświadczonym zawodnikiem mistrzów Polski. I za moment wznowienie pod bramką Polonii na 16 minut i 5 sekund do końca drugiej tercji. Czysto wygrywa Bulik. Zip mocno w swoim stylu i bliski skutecznej dobitki był Adam Domagała. Teraz próba gości. Aleksander Uryga. Będzie jeszcze próba bramowa. Krążek przeleciał obok bramki Radziszewskiego i przejmuje Nowajowski. Domagała szybko zaatakowany. Musiał pozbywać się krążka. Znów Peter Nowajowski, Da Costa, ma na środku Domagałę, na razie sam Da Costa. Nowajowski, odłożona kara na hokeistę z Bytomia, będzie znów przewaga Krakowi. Zjechał z bramki Radziszewski, więc 6-5 na razie krakowianie. Da Costa, zip, będzie, nie będzie uderzać. Teraz znalazł sobie tam trochę przestrzeni doświadczony Czech, ale ta próba zablokowana i gra przerwana. 24 minuta i 44 sekunda. Kolejne dwie minuty kary na zawodnika z Bytomia. Nałożone tym razem jest nim, jak widzimy, Pastryk. Obrońca Polonii już siedzi na ławce karnej i bez niego jego koledzy muszą sobie radzić przez najbliższe dwie minuty. Szinak z Dziubińskim zatrzymali krążek, ale stracił równowagę Kruczek. I pasy muszą wrócić aż za własną bramkę, by znów zacząć kolejny atak. Spędza się Dziubiński, na razie podanie do Kapicy. Wajda rzuca rollingiem, z bramki wyjeżdża Studziński, zatrzymuje krążek, ale przejęcie Kapicy. Jeszcze raz Damian Kapica, ale teraz już odseparowany od krążka i wychodzą bytomianie. Salamon, Kłaczyński w stronę bramki. Tutaj czujny musiał być Radziszewski. Atakowany Kruczek. Powalił chwilę później swojego rywala i już Kapica. Dziubiński, mocny strzał, ale sygnalizowane to uderzenie i spokojnie obronił Studziński. Do końca kary Tomasza Pastryka jeszcze minuta i 8 sekund. Kasper Bryniczka spróbuje wygrać to wznowienie dla Krakowi. Udaje się ta sztuka. Drzewiecki, Urbanowicz, druga formacja pasów w tej przewadze. Urbanowicz przed bramkę, tam był Bryniczka, podobny obrazek do tego z pierwszej tercji. Wtedy taka akcja zakończyła się bramką. Noworyta, Rąbkowski ma mnóstwo miejsca, ale blok obrońcy Polonii. Jeszcze Noworyta, tam Beskija, jeden z zawodników z Bytomia, ależ było blisko po tej próbie Filipa Drzewieckiego. Teraz Urbanowicz stracił na chwilę kontrolę nad krążkiem. Podanie do Drzewieckiego. Znów Urbanowicz. 32 sekundy do końca tej przewagi. Filip Drzewiecki szuka sobie możliwości podania. Teraz Noworyta. Urbanowicz bez przyjmowania krążka, ale też niecelnie. No i ucieka guma Drzewieckiemu. Tutaj skutecznie powstrzymał rywala Noworyta i Krakowia spróbuje wykorzystać to, że tam bytomianie chcieli wykonać zmianę, ale przestrzelił Mateusz Rąbkowski. No i już za 7 sekund wróci do gry Tomasz Pastryk. Jeszcze może chociaż uda się Krakowi wprowadzić krążek do strefy ataku. Nie, bo tutaj pasy w trakcie zmiany. No i już w komplecie zespół z Bytomia. Da Costa. Urbanowicz. Został jeszcze Maciej Urbanowicz, nie zdążył zjechać na zmianę po tej grze w przewadze. Teraz Krakowia wypchnięta, więc Urbanowicz zjeżdża do boksu, w jego miejsce Paczkowski. No i uciekł krążek Da Coście, przejęcie Polonii. Strzał z ostrego kąta uderzał Jakub Jaworski, ale Rafał Radziszewski bardzo pewnie
I za chwilę wznowienie pod jego bramką. 12 minut i 41 sekund do końca drugiej tercji. Zawodnicy ustawieni czekają na wznowienie. Ten bulik pada łupem Polonii. Ale teraz Czunik wyrzucony ze strefy ataku. No i Słowak zmuszony do cofnięcia się. Teraz dobre przejęcie Salamona, ale tutaj zaatakowany kapitan gości przez hokeistów Krakowi. I ponownie tuż za linią niebieską przejmują pas. Szinaglu ładnie przyjął sobie ten krążek, zabrał się z nim i próbował znaleźć tym podaniem Dziubińskiego. Kapica, Dziubiński, 12 minut do końca drugiej tercji. Damian Kapica, Petr Szinagl. Teraz Czech atakowany przez dwóch rywali. Pomaga Krystian Dziubiński. Kto wygra tę walkę? Krakowia. Przy krążku znów Szinagl. Teraz minął rywala. Oj, tutaj poruszona bramka za plecami Studzińskiego. No i sędzia musi przerwać grę, tak też się dzieje. Tam jeszcze Kapica przez przypadek z Mateuszem Danielukiem nie mogli się rozłączyć na moment rywale. A bramka Polonii już na swoim miejscu i krążek będzie wracać do gry. Rygi przelatuje obok bramki, jeszcze Bryniczka przy bandzie, stara się odzyskać krążek dla Krakowi. Dużo zamieszania teraz tam przy boksie pasów. Urbanowicz ma troszkę miejsca, dobre podanie i bez przyjęcia chciał strzelać z klepy Bryniczka. Teraz dobre ustawienie centra drugiej formacji, odbity krążek, jeszcze okazja do tego, by pozostać w strefie ofensywnej. Urbanowicz przewrócony przez Stępnia, ale zdąży tu po drugiej stronie tafli Noworyta. Teraz Bytomianie dobrze dociskają krążek do bandy i oni wychodzą z atakiem we dwójkę. Uryga i Krzemień, Łukasz Krzemień broni Radziszewski, jeszcze nie koniec, tutaj musiał rzucić się po krążek golkiper pasów. Bardzo groźnie pod bramką Krakowi. 10 minut i 36 sekund do końca drugiej tercji w tej chwili. Udało się Bytomianom wyjść z kontrą. Oj, teraz strącił krążek Uryga. Niebezpiecznie blisko słupka przeleciała guma po tym zagraniu. Wychodzi Krakowia, pewnie pojedzie teraz zespół Mistrzów Polski na zmianę, tak się dzieje. Urbanowicz przetrzymuje krążek, by tam jego koledzy się zmienili. Sam strzelec jednej z bramek uda się do boksu, odłożony, spalony tu na Krakowie, więc mają Bytomianie miejsce, by zacząć skutecznie kolejny atak, ale traci Falkenhagen. Jeszcze pojedzie Owczarek po krążek, wyjeżdża Radziszewski. Dobra interwencja Sztwiertni, ale teraz nagranie przed bramkę i to było groźne uderzenie Płaczyńskiego. Połowa tego spotkania już za nami. Te ostatnie sekundy, minuty może, to okres nieco lepszej gry zespołu duetu trenerów Kieca-Secemski. Trochę częściej spoglądamy ostatnio w naszą prawą stronę, by patrzeć, co dzieje się pod bramką Krakowi. No i właśnie w tym obszarze lodowej tafli krążek wróci do gry. Pierwsza formacja pasów, druga piątka Polonii. Już ustawione. I czekają hokeiści na to, by krążek wrócił do gry. Tak się stało i Krakowia, konkretnie Nowajowski do Paczkowskiego. Adam Domogała tu nie mógł odnaleźć krążka pod swoimi nogami. Jaworski
bliski przejęcia Da Costa, ale jeszcze nie koniec tej akcji, był Michał Działo i teraz szczęśliwie dotrze do krążka Jaworski. Strzał z ostrego kąta trafił w kolegę z drużyny, jeszcze Działo uderza. No musi teraz Cracovia zagrać troszkę ostrzej chyba w defensywie. Paczkowski trącił krążek do Da Costy, już z kontrą wychodzą pasy. Da Costa, dobre zagranie. Domogała, uderza, był tam jeszcze Paczkowski. No i ze strzałem Domogały poradził sobie bez problemów Mateusz Studziński. Tam jeszcze jakieś starcie po gwizdku. Sędziowie rozdzielają Domogały i Czunika. Ale wszystko rozejdzie się po kościach i po prostu będziemy wznawiać grę pod bramką Polonii. 8 minut i 52 sekundy do końca drugiej tercji. Wciąż czekamy na pierwsze bramki w tej odsłonie spotkania. Będzie powtórka tego Bulika. Kilka sekund z zegara upłynęło. No ale że to jest sam środek tej tercji, to nikt na to nawet nie zwrócił uwagi. Co innego, gdyby to była końcówka trzeciej tercji, wynik nieustalony, wtedy te sekundy mają nieco inny wymiar. Choć trwają przecież dokładnie tyle samo. Przewrócony Turoń, tutaj miałem wrażenie, jeszcze całkiem sporo od siebie dodał Czech. No i będzie wykluczenie dla hokeisty Cracovii tym razem. Patryk Wajda, dwie karne minuty za spowodowanie upadku przeciwnika. 31 minuta i 27 sekunda tego meczu. Przewadzę po raz pierwszy dziś zagrają bytomianie. Na razie dobrze to osłabienie dla Cracovii się zaczyna, bo wygrane wznowienie. Ale nie zdołał wystrzelić krążka Noworyta, walczy jeszcze o jego odzyskanie defensor pasów. Teraz troszkę wyżej wyjechał w tej formacji obronnej. Z konieczności tam musi zostać, no i skutecznie blokuje strzał Michała Działo. I Drzewiecki wyrzuca krążek pod bramkę Polonii. Teraz puścił sobie Michał Działo krążek nad rywalami. Jeszcze przejmie Jakub Jaworski. Powstrzymywany zawodnik Polonii. Cracovia wyjdzie może nawet z kontrą, choć nie, bo tutaj przeciął to podanie do Da Costy Błażej Salamon. Już kapitan Polonii, dobre zagranie do Danieluka, ale teraz doskonała interwencja Noworyty. Gdyby nie ten blok, to byłaby doskonała okazja strzelecka dla Polonii. Jeszcze minuta przewagi gości przed nami. Salamon. Błażej Salamon już dość długo przy krążku. Teraz oddał i była okazja. Czunik nie trafił, jeszcze groźnie odbita guma od Łukasza Ziba. Obok bramki Cracovii przelatuje. No ale całkiem nieźle w tej przewadze prezentują się bytomianie. Mają jeszcze jej 35 sekund. Teraz na środek wyjeżdża Danieluk. Będzie jeszcze okazja przed Salamonem? Nie, bo skutecznie interwencja. Skuteczna interwencja Drzewieckiego, ale przewrócony hokeista Cracovii bytomianie w ataku. Guma wyskoczyła nad lodową taflę, a chwilę później Cracovii udało się wystrzelić. I pasy już w komplecie, wraca do gry Patryk Wajda. Od razu pojechał na zmianę obrońca Cracovii. Tutaj sędziowie pokazują, nie ma uwolnienia. Krzemień zagrał, ale na łopatkę kija przeciwnika. Kapica nie był faulowany zdaniem sędziów, stracił po prostu krążek napastnik Cracovii. Teraz dobre zagranie Bytomian, Turoń, próba minięcia Nowajowskiego, ale dobry powrót Słowaka i dobry powrót też Czecha, Petra Szinagla. 5 minut 55 sekund do końca bezbramkowej wciąż drugiej tercji. Może teraz będzie bramka. Kapica szuka sobie miejsca. Jedno kółeczko, drugie, trzecie, próbuje wcisnąć się tam na środek i strzał Rąbkowskiego broni Studziński.
Kwiatkowski. Oj, teraz przejmie Aleksander Uryga, ale osamotniony Kanadyjczyk uderza po kiju Kruczka. Guma obok bramki. Shinagi. Kamienieł, już Bytomianie. Ale wraca Dziubiński, on już przy krążku. Kruczek, Rąbkowski. Na dużo miejsca, obrońca Krakowi, więc to wykorzystuje. Wrzucona guma. A teraz z kolei wyrzucona przez Polonię. Nie będzie uwolnienia. I Patryk Noworyta. Bryniczka nie trafił czysto w ten krążek, ale szczęśliwie dla Krakowi pasy utrzymują się przy nim. Strzał Bryniczki, ale prosto do rękawicy Mateusza Studzińskiego. Ten krążek leciał i nie miał tutaj żadnych kłopotów. Młody golkiper do niedawna jeszcze GKS-u Katowice, a od niedawna bytomskiej Polonii. Wznowienie przez Krakowie. Rafał Dudka, znów czwarta formacja pojawiła się na lodowej tafli. No nieco mniej już w tej drugiej tercji wykorzystywana przez Rudolfa Rochaczka ta piątka. Damian Szurowski przejmuje krążek, ale chwilę później ma go już Salamon. Dobry z wody kapitana Polonii, dopiero na Rafale Dudce zatrzymał się Błażej Salamon. Szurowski teraz atakowany, pomaga mu Dudka i Radziszewski zostawia Zygmuntowi. Shinagl. Petr Shinagl w stronę Zygmunta, ale to było takie podanie górą, z którym miał problemy młody środkowy. Niespełna 4 minuty do końca drugiej odsłony. Szurowski teraz dobrze przeciął podanie. Salamon ręką wrzuca krążek do strefy ataku. Tu przejmuje Da Costa. Ale to nie było dobre zagranie Francuza, gdzie krążek chyba wyleciał poza obszar gry. Tak jest, tam odbita guma od siatki nad pleksą i sędzia musiał grę przerwać. 3 minuty i 39 sekund do końca drugiej tercji. Cały czas 2 do 0 prowadzą pasy po trafieniach Macieja Urbanowicza i Kaspra Bryniczki. To jeszcze w pierwszej tercji działo się na lodowisku w Krakowie. Teraz dobrze Paczkowski objechał własną bramkę. Zagrywa już do Da Costy. Jesteśmy w tercji ofensywnej Krakowi. Da Costa po bandzie, tam domagała. Teraz już Nowajowski atakowany, Słowak, ale Krakowia utrzyma się no tylko na moment przy krążku. I od strefy środkowej, a nawet własnej obronnej zaczyna Paczkowski. Da Costa nie ma spalonego, a jednak sędzia liniowy przerywa grę, bo za szybko w tercji znalazł się Adam Domagała. W tym momencie 3 minuty i 5 sekund do końca tego spotkania. Po nim w Krakowie już zaledwie 2 mecze sezonu zasadniczego czekają krakowskich kibiców. 4 lutego do Krakowa przyjedzie Unia Oświęcim. No i na zakończenie w ostatniej kolejce Polskiej Hokej Ligi 11 lutego gdańska Automatyka pojedzie znów na południe, by zagrać z mistrzami Polski. Oprócz tego jeszcze 4 mecze wyjazdowe czekają Krakowie już pojutrze o 12:30. Mecz w Nowym Targu, Statryski pod Halem. Kapica, Kruczek, Dziubiński uderza, ale tu spokojnie interweniuje Studziński. Długie podanie do Turonia, ale Czech krążka nie przejął i to chyba uwolnienie powinno być. Nie, jednak inaczej to zinterpretowali sędziowie. Shinagl. 2 minuty 10 sekund do końca tej tercji. Nie ma spalonego. Dziubiński tam przed bramką. Drzewiecki, ale nie dotrze do niego ten krążek, choć teraz świetnie udało się odzyskać i nie trafia Shinagl.
Dobrze podbił kij rywala. Drzewiecki nie było spalonego, bo zabrał krążek jeszcze sprzed niebieskiej Bryniczka. Urbanowicz przed bramkę. Oj, tam troszkę przeszkodził Bryniczce przypadkiem wracający do obrony Rąbkowski, który właśnie teraz przy krążku. Urbanowicz zostawiony tu troszkę bez opieki. Drzewiecki, jeszcze Bryniczka tam jechał za akcją. Noworyta i Drzewiecki za bramką, zagranie przednią. Tam był Bryniczka, ale byli też rywale i oni wychodzą. Mateusz Danieluk. Danieluk. Teraz przejęcie Salamona. Popatrzmy, może być groźnie pod bramką pasów. Strzał bardzo mocny, ale dobry blok domagały. Tu urywa się Urbanowicz. Ale zdążyli wrócić rywale. Ostatnia minuta drugiej tercji. Właśnie teraz się rozpoczęła. Łukasz Krzemień. Strzał. Tak na stojąco próbował interweniować Radiszewski. Zagranie do Domagały przejęte i wychodzą goście. Aleks Uryga, Łukasz Krzemień. Zip teraz dociska rywala do bandy i udaje się odzyskać paso. Czy jeszcze uda się wyprowadzić jakiś atak w tej tercji? Ostatnie 30 sekund tej drugiej odsłony. Nie ma spalonego, a jednak sygnalizuje tutaj arbiter liniowy spalony. Nie widział chyba tego Paczkowski. Już tylko 15 sekund do syreny kończącej drugą tercję. Teraz Frączek nie przejął i to będzie uwolnienie, więc jeszcze jedna okazja przed Krakowią. 8,5 sekundy do końca. Zobaczymy, kogo tutaj trener Rochaczek zdecyduje się posłać do gry. To na razie Nowajowski zmienia się z Kruczkiem. No, jednak nie będzie wznowienia pod bramką Studzińskiego, jednak w kole środkowym tutaj sędziowie zmienili zdanie, zmienili swoją decyzję, więc w kole środkowym krążek wrócił do gry. No i Maciej Kruczek już nie zdecyduje się na rozpoczęcie kolejnego ataku, a więc bez goli w tej drugiej tercji. Wciąż 2-0 po golach Urbanowicza i Bryniczki prowadzą pasy i zapraszamy za około kwadrans, gdy zaczynać się będzie tercja trzecia.
Jesteśmy z Państwem ponownie, już zaczynać się będzie trzecia tercja meczu Komarch-Krakowia, TMH Polonia Bytom, 2-0. Utrzymuje się wynik ustalony jeszcze w pierwszej tercji, bramki Urbanowicza i Kaspra Bryniczki. Jak do tej pory ustalają nam wynik tego meczu. Czekamy na kolejne trafienia, przede wszystkim trafienia pasów. No tu wydaje się, że Krakowia ma sytuację pod kontrolą, przeważa dość znacznie w tym starciu z Polonią, ale na pewno kolejne bramki pozwoliłyby jeszcze bardziej uspokoić tutaj całą sytuację. Może teraz będzie 3-0. Tak, Costa rozpędzał się Francuz i tak za zakrystii próbował wcisnąć krążek do bramki, ale skuteczna interwencja Studzińskiego i tam jeszcze przy tej próbie obrony młody golkiper Polonii poruszył bramkę, już sędziowie ją poprawili, ustawili w odpowiednim miejscu i ustawiają się też hokeiści do wznowienia. Boli dla gości, oni spróbują wyjść z atakiem, bardzo aktywny w tym meczu kapitan Polonii Błażej Salamon, teraz powstrzymany, już przejmuje Damian Kapica. Kapica szuka miejsca do strzału i przeleciał przez parkany Studzińskiego krążek, ale już nie było nikogo na dobitkę. Wyczyścili tę sytuację bytomianie, oni teraz próbowali wyjść z własnym atakiem, ale sędziowie im się w to wszystko wmieszali, bo był spalony. 41 sekund dopiero z tej trzeciej tercji za nami. Wznawiamy grę w strefie środkowej. Rzut oka na wyniki na innych taflach. Cały czas 2-1. Jastrzębianie prowadzą w Oświęcimiu. Tam już końcówka tego meczu. W Katowicach po dwóch tercjach GKS remisuje 1-1 z Orlikiem. W Gdańsku Podhale 1-0 prowadzi z automatyką. I w Janowie pewne prowadzenie GKS Utychy 4-0 w tym momencie. A tu Krakowia w poszukiwaniu gola trzeciego. Mateusz Rąbkowski teraz włączył się do akcji w ataku. Dość wysoko wyjechał obrońca Krakowi. Tam jego miejsce na niebieski zajął Drzewiecki. Teraz faulowany był Kasper Bryniczka. Zjeżdża z bramki Radziszewski, ale nawet nie zdąży do boksu, bo przejęli bytomianie i będzie przewaga Krakowi. Na ławkę kar zmierza już Kamil Falkenhagen. 41 minuta i 17 sekunda. Dwie karne minuty dla młodego obrońcy Polonii za uderzanie kijem trzymanym obrącz. I wygrane już wznowienie przez Krakowie. Próba założenia zamka jednak nieudana, bo zabrali gumę da koście bytomianie. Nowajowski teraz, Słowak rozpędza się. Tutaj aż trzech rywali pojawiło się obok niego, tuż za linią niebieską, do Mogała, do Ziba. Ten musi przyjąć sobie na łyżwę. Oddaje teraz Adamowi do Mogale, ten do Nowajowskiego. Raz jeszcze do Mogała, gol! Tu nie zdążył przesunąć się Studziński. I bardzo pewnie Krakowia wykorzystuje przewagę. Adam do Mogała w swoim pierwszym meczu po powrocie z kontuzji. 41 minuta i 44 sekunda spotkania, a więc 27 sekund potrzebowały pasy, by wykorzystać przewagę. Adam domagała, to dla niego jest 11 trafienie w tym sezonie. Ostatnie 4 mecze, jak mówiłem, poza składem pasów. No i dzisiaj powrót z bramką. Dziubiński. Raz jeszcze Dziubiński. Próba zagrania do Kapicy. Tam świetnie był ustawiony Damian Kapica, ale zdążyli wrócić też obrońcy gości. Teraz Polonia w ataku. Broni Radziszewski ten strzał Aleksandra Urygi. Trochę wyżej tutaj atakuje Dziubiński. Może uda się przejąć Krakowi ten krążek. Wciąż trwa walka. Teraz Szinagl z Michałem Działo. Kapica. Jan Kapica nie dał się przewrócić. I próba odegrania właśnie do
gracza z numerem 95 przez Szinagla. Teraz już Wajda, Patryk Wajda wyjeżdża przed bramkę i zamyka parkany Mateusz Studziński. No ale tu brawa dla obrońcy Krakowi za te szarże, za ten atak i wyjechanie przed bramkę. Było blisko czwartego trafienia dla Krakowi. Może za moment znów tak będzie. Jeszcze ponad 17 minut do końca tego spotkania. Strzał Rąbkowskiego, odbity krążek tam od jednego, drugiego, od chyba trzeciego nawet zawodnika. Walka teraz o gumę za bramką Studzińskiego. Wygrywają Krakowia. Urbanowicz, Bryniczka. Urbanowicz. Teraz nie mógł sobie poradzić z tym krążkiem Pastryk. Bryniczka, Drzewiecki. Strzał Rąbkowskiego, był tam jeszcze Urbanowicz, chciał strącić krążek, ale wciąż pasy. Polonia zamknięta pod bramką, teraz Noworyta w stronę bramki zagrywał. No i musi teraz uważać się w obronie defensor pasów, ale dobre zagranie Noworyty, udało się uniknąć kontry. Zmiany w Krakowi i z kolejnym atakiem suną goście. Turoń powstrzymany przez Ziba do spółki z Dacostą. Jeszcze Turoń chciał zagrywać do Jaworskiego. Wciąż Polonia. Dacosta faulował zdaniem sędziego. Francuz rozkłada ręce, ale sędziowie rękę podnieśli. No, sędzia główny podniósł rękę do góry i teraz pasy przejmują, a więc będzie okazja do tego, by odesłać Francuza na ławkę kar. Dwie minuty za podcinanie i czas dla drużyny z Bytomia, a więc Mariusz Kieca i Andrzej Secemski będą pewnie tłumaczyć swoim graczom wariant gry w przewadze, jaki za moment powinien być zastosowany. 44 minuta i 3 sekunda tego meczu w tej chwili. Czas dla gości, ale oczywiście i trener Rochaczek tutaj wykorzystuje ten moment, by porozmawiać ze swoimi zawodnikami. Już te 30 sekund dobiegają końca. Brakuje jeszcze jednego hokeisty Krakowi na lodzie. Maciej Kruczek pojawia się na tafli. Ale wciąż też potrzebujemy piątego gracza z pola Polonii. Dojeżdża Czunik i wszystko jest w porządku. Będzie można kontynuować grę. Daniel uwikłany tam w walkę z Wajdą. Czunik. Teraz Daniel ma trochę więcej miejsca, ale źle przyjął sobie krążek. Od razu doskakują obrońcy Krakowi. Przejmuje jednak Polonia. Jaworski wjeżdża za bramkę. Teraz już Salamon przy krążku. Kapitan gości nie ma spalonego, a jednak tutaj krążek opuścił strefę ataku. Wyjechał tuż za linię niebieską, ale zauważyli to sędziowie. No i Krakowia już wybroniła pierwsze 32 sekundy osłabienia. Coś nie zgadza się, jeśli chodzi o sprzęt Mateusza Danieluka. Wymiana kija i wszyscy zawodnicy gotowi do wznowienia. Jaworski i Urbanowicz na tym boliku. Krążek dla Polonii. Czunik. Po przekątnej próba zagrania. Tam przejął Urbanowicz, wystrzelił, ale już przy czerwonej przejmują Bytomia. Czunik. Danieluk. Przejęcie Urbanowicza i będzie okazja na bramkę w osłabieniu. Maciej Urbanowicz, gol! Drugie trafienie dzisiaj Macieja Urbanowicza. On sam tutaj zabrał sobie krążek, no i sam wykończył tę akcję.
44 minuta i 56 sekunda spotkania. 4-0 prowadzą już pas. No i jeszcze mamy minutę i 6 sekund przewagi Polonii. Tutaj gol bez asysty, bo widzieliśmy, że tylko Urbanowicz był zaangażowany w tę akcję. Świetne przejęcie w strefie środkowej, no i bardzo pewnie wykończona sytuacja sam na sam z Mateuszem Studzińskim. W tym momencie jeszcze 50 sekund ma Krakowia do końca tego osłabienia. Strzał. Jeszcze z własnej tercji, tutaj Radziszewski niezbyt pewnie, bo uciekł mu krążek, chyba inaczej to miało w zamyśle bramkarza pasów wyglądać. Ale kończy się wszystko szczęśliwie i Nowajowski wyrzuca gumę w stronę bramki rywali. Za pół minuty wróci do gry Da Costa. Teraz bliski przejęcia był Kapica, jeszcze Dziubiński, no i udaje się przejąć Krakowi. Maciej Kruczek będzie przy krążku, zagranie rollingiem, tu po drugiej stronie tafli Dziubiński. Teraz dobre podanie do Kapicy, a jednak spalony, no minimalnie zabrakło, naprawdę niewiele, a byłaby okazja do już drugiej bramki w osłabieniu i to w tym samym osłabieniu co więcej. Czyli to już naprawdę całkiem rzadki obrazek. By był, no właśnie, ten tryb przypuszczający tutaj musi pozostać. 16 sekund do końca kary Da Costa. Wyrzucił krążek Moryta. I w tym momencie Krakowia już gra w komplecie. A więc dużym sukcesem zakończone to osłabienie. Nie tylko bez straty gola, ale także udało się samemu zdobyć kolejną bramkę. Da Costa. Drzewiecki ma troszkę miejsca, teraz wjeżdża za bramkę, Filip Drzewiecki z tym krążkiem, odgrywa do Urbanowicza, ale tam był podbity kij hokeisty pasów, no i nie udało się przejąć. Teraz odpowiedź Bytomian, próba podania od Salamona do Frączka, ale dobra interwencja wracających hokeistów mistrzów Polski. Już oni w ataku, strzał Da Costy po kiju rywala, tu przejmie jeszcze Paczkowski, ale już nie udało się zabrać krążka Da Costie. 13 minut i 5 sekund do końca trzeciej tercji. Nie ma uwolnienia, zagra krążek Radziszewski, ale będzie jeszcze Frączek przy nim. Z tym strzałem Radzik problemów mieć nie mógł. Sędzia liniowy upomniał Macieja Kruczka, dzisiejszego solenizanta, przypominam, 30 urodziny obchodzi dziś kapitan Krakowi. No już krążek jest w grze. Działo, tam problemy miał krzemień z opanowaniem krążka, udało się uniknąć spalonego, ale już Krakowia ze swoim atakiem sunie w przeciwną stronę. Kapica, troszkę ta akcja powstrzymana tu przy linii czerwonej. Dziubiński w końcu zdecydował się na wrzucenie gumy do tercji ofensywnej. Ale tam Polonia, ona teraz czwórką atakuje. Czunik powstrzymany przez Szinagla. Jeszcze Abramow przed bramkę, ale tu był tylko Patryk Wajda i on teraz atakuje. Kapica ma troszkę miejsca. Ostry kąt, a jeszcze próba zagrania do Wajdy. Ten był jednak powstrzymywany z faulem. No i kolejna przewaga pasów przed nami, jedna dziś wykorzystana. Teraz na 12 minut i 7 sekund do końca trzeciej tercji. Dwie karne minuty otrzymuje Matej Czunik. Ostatnio 27 sekund potrzebowała Krakowia, aby wykorzystać przewagę. Zobaczymy, jak będzie tym razem, czy uda się ta sztuka. Na razie Polonia z
spycha Krakowie pod bandy. Noworyta atakowany przez dwóch rywali musi uważać, to kończy się stratą. Salamon może odpowiedzieć golem w osłabieniu, ależ to fantastycznie wyłapał Rafał Radziszewski. Kapitan Polonii mógł dać premierowe trafienie swojej drużynie dzisiaj. Ale inne plany miał Rafał Radziszewski. Już koledzy Radzika są w ataku. Bryniczka od bandy odbija krążek Noworyta. Urbanowicz, zobaczymy, może on poszuka hat-tricka w tej przewadze. Już dwa gole na koncie Urbiego dzisiaj. Bryniczka. Noworyta ma dużo miejsca, ale nie dostaje podania. Może teraz zagra do niego Urbanowicz. Nie, do tyłu, do Rąbkowskiego. Będzie okazja do dobitki. Nie ma bramki. Nie może uwierzyć Filip Drzewiecki, że zdążył wyłapać ten krążek Mateusz Studziński. Gdyby nieco szybciej Drzewiecki oddał ten strzał, to pewnie byłoby już 5-0. A tak, mamy kolejne wznowienie pod bramką Polonii na 52 sekundy do końca tej przewagi pasów. Pierwsza formacja zupełnie nowa w drużynie Krakowi na ten dzisiejszy mecz, posłana do gry. Paczkowski, Domagała i Da Costa w ataku, Zip i Nowajowski w obronie. Właśnie Nowajowski uderza, niezbyt pewna interwencja Studzińskiego, była dobitka Da Costy. Jeszcze Krakowia przez 32 sekundy w przewadze, utrzyma krążek Zip. Da Costa wjeżdża na środek, zagrywa jednak do tyłu, Zip, Domagała. Strzela i gol! Adam Domagała, drugie jego trafienie dziś i 5-0 prowadzą pasy. Szukał Domagała możliwości podania. No i chyba też właśnie w ten sposób myślał Mateusz Studziński. Oczekiwał na podanie do któregoś z kolegów Domagały, a tymczasem na strzał z ostrego kąta zdecydował się gracz z numerem 20. I w 49 minucie, 33 sekundzie pasy prowadzą już 5-0. Poprzednio, gdy do Krakowa przyjechała bytomska Polonia, mecz zakończył się wynikiem 6-0. Dziś wciąż taki scenariusz jest całkiem możliwy. Jeszcze 10 minut i 15 sekund do końca. I Krakowi brakuje jednego zaledwie już trafienia do tego osiągnięcia. Tymczasem w odpowiedzi goście, okazja dla nich, ale zdążył dobrze wrócić w Wajda. I teraz już Krakowia. Kapica, Kruczek, Bryniczka. Rąbkowski uderza, będzie dobitka. Nie, gdzie ten krążek uciekł Kapicy, ale nie ma w bramce Studzińskiego. Przejmą jednak bytomianie. Teraz upiekło się Polonii. No tu powinno być 6-0. Rąbkowski poczeka, aż tam wszyscy koledzy pojadą na zmianę. Już to się wydarzyło, więc z kolejnym atakiem suną pasy Urbanowicz. Chciał chyba do Bryniczki zagrać, wyszło do Drzewieckiego podanie. Ale teraz już Polonia. Salamon z ostrego kąta próbowało i krążek przeleciał nad poprzeczką. Chyba nie widział go nawet Rafał Radziszewski. Pastryk przejmuje Noworyta. Odbija krążek mocno od bandy. Zatrzymują go w strefie środkowej bytomianie, którzy teraz jednak muszą wracać aż za własną bramkę, by gumę odzyskać. Przejmuje Urbanowicz. Zip, jego strzał zablokowany, ale raz jeszcze Czech będzie przy krążku. Łukasz Zip. Domagała. Urbanowicz, a więc dwaj zawodnicy, którzy mają dziś jeszcze okazję na hat-tricka. Domagała znów przy krążku. Nowajowski. Zip, potężne uderzenie w jego stylu, ale trafił tym strzałem dobrze ustawionego Studzińskiego. 8 minut i 19 sekund jeszcze do końca. Kolejne wznowienie.
ustawienie po stronie lewej ręki golkipera Polonii. Wygrywa ten bulik Da Costa. Nowajowski atakowany, ale dobre podanie. Strzał z Iba, tym razem odbijaczką broni Studziński. Domagała, poprawia właśnie w poszukiwaniu trzeciej bramki. Da Costa, tam środkiem Paczkowski, Da Costa backhandem. Tu nie złapał Studziński, nie sięgnął tego krążka lecącego bardzo wysoko. Domagała do Ziba. Nowajowski, zamknięta znów Polonia pod bramką. Da Costa. Domagała. Domagała. Zip bez przyjęcia. Ale zablokowali to bytomianie i oni wychodzą. Pewnie zaraz pojadą na zmianę. Ale tu dwóch hokeistów pojechało wysoko. Czunik, ale to już w strefie środkowej, a co więcej zabiera krążek Słowakowi Krystian Dziubiński. Szinak. Dziubiński miał problemy z opanowaniem krążka, no i przez przypadek, ale sfaulował rywala. Tutaj sędzia nie mógł podjąć innej decyzji. 52 minuta i 52 sekunda tego spotkania. Dwie karne minuty dla Krystiana Dziubińskiego. No i będziemy patrzeć na ten okres gry w przewadze gości, czy uda im się pokonać dziś Rafała Radziszewskiego. Na razie wygrane to Knowienie i Matej Czunik zostawia Dmitryjowi Abramowowi strzał. Broni Radziszewski, ale tam musieli pomóc obrońcy chwilę później, bo leżał krążek i czekał na dobitkę. Czunik. Powstrzymana ta akcja Polonii przy bandzie, ale jeszcze przejęcie. Jeszcze strzał i gol. Abramow. Wykorzystana zatem przewaga gości. 31 sekund potrzebowała Polonia, by coś takiego zrobić. Dmitrij Abramow to jego drugi mecz dopiero w Polonii w tym sezonie. No i pierwsza bramka. Bramka honorowa, jak się wydaje. Tutaj wciąż wynik bardzo, bardzo pewny, jeśli chodzi o zwycięstwo Krakowi, którego pewnie będziemy świadkami już niebawem. 53 minuta i 23 sekunda to czas tego trafienia zawodnika Polonii. No i Krystian Dziubiński oczywiście już wrócił do gry. Pasy pięciu zawodników na lodzie. Teraz noworyta musi wracać za tym krążkiem. Wyjeżdża Radziszewski, ale przejmie Polonia. Jaworski przy krążku. Teraz Radziszewski zostawi Bryniszce. Urbanowicz. Zjeżdża na środek. Urbanowicz ma tam dalej Bryniczkę w tej akcji. Bryniczka jeszcze tu z powietrza, sprzed nosa. Strącił krążek Studzińskiemu, ale szczęśliwie dla golkipera Polonii to się zakończyło. Zobaczymy, jak będzie teraz. Nie udało się oddać strzału Nowajowskiemu, a atakuje już Błażej Salamon. Teraz osamotniony, ma przeciwko sobie trzech rywali. Jeszcze będzie Kłaczyński. Strzał zablokowany. I pasy. 5 minut i 35 sekund do końca. Troszkę szybsze tempo w tych ostatnich sekundach. Paczkowski przed bramkę, tam nie było nikogo, kto mógłby oddać strzał i znów pędzimy w przeciwnym kierunku. Konkretnie to był Sebastian Kłaczyński, ale strata. Da Costa. Próbuje minąć Dawida Turonia, Teddy Da Costa i udaje się ta sztuka. Domagała z backhandu, oj, tutaj z zabramki właściwie to zagranie wykonywała Adam Domagała. A blisko było szóstego trafienia, no i trzeciego indywidualnie dla Domagały. Da Costa. Wajda, mocny strzał. Zablokowany przez bytomską obronę. Kolejny mecz tu na lodowisku w Krakowie 4 lutego w niedzielę o 18:30. Przyjedzie Unia Oświęcim walczyć z mistrzami Polski. Już teraz gorąco Państwa zapraszamy, no nie tylko na naszą transmisję
choć oczywiście bardzo cieszymy się, że jesteście z nami i śledzicie poczynania pasów za pośrednictwem internetu, ale zapraszamy na lodowisko, rzecz jasna. Bilety na ten mecz już niebawem będą w sprzedaży od przyszłego tygodnia, więc zapraszamy 4 lutego na mecz z Unią Oświęcim, no i na ostatnią kolejkę na mecz z Gdańską Automatyką, to 11 lutego, więc dokładnie tydzień później, a tymczasem patrzmy na tę kontrę Bytomian. Stracił tu krążek jednak Jaworski, no i nic groźnego z tego dla Polonii nie wynikło. 3 minuty i 45 sekund do końca tego spotkania. Jeszcze pasy, Bryniczka, Drzewiecki chciał zagrywać do Urbanowicza, ale przeszkodził Jaworski. Salamon, no, wprowadził krążek Krakowi do strefy ataku. I teraz przejęcie Bytomian, a wcześniej był faul na Filipie Drzewieckim. 56 minuta i 42 i 32 sekunda, przepraszam. 56-32, czas tego faulu, 2 karne minuty dla Mateja Czunika za atak kolanem, jak widzieliśmy, no i wznawiamy grę pod bramką Studzińskiego. Jeszcze pasy przed szansą na kolejne trafienie. A teraz szczególnie pewnie powinniśmy przypatrywać się Adamowi Domogale, który jest na razie, który ma szansę na zdobycie hat-tricka dzisiaj. Na razie grane wznowienie, Da Costa przy krążku. Zip. No i ucieka jednak krążek Czechowi. Troszkę nonszalancko go przyjmował doświadczony obrońca. Nowajowski, Da Costa, Paczkowski. To Da Costa, Da Costa powstrzymany na ostatnim już etapie w tej akcji. 3 minuty równe do końca trzeciej tercji w tej chwili. I już niecałe 1,5 minuty przewagi Krakowi. Domagała, Da Costa. Też Da Costa, strzał Ziba, jeszcze poprawka, nie, wybijają Bytomianie, ale tylko mały fragment udało im się zyskać tym wybiciem. Wciąż pasy rozgrywają w zamku, strzał Nowajowskiego broni Studziński. I teraz Rafał Radziszewski aż musi wyjechać z bramki, by zagrać krążek. Nowajowski, tam pasy w trakcie zmiany, Nowajowski, Paczkowski, oni zostali z tej pierwszej formacji na lodzie, Paczkowski. Dziubiński z ostrego kąta i wybija Polonia. 46 sekund do końca kary Czunika. A do końca spotkania w tym momencie jeszcze 2 minuty i 5 sekund. Zagranie po przekątnej, ale tu na spalonym był Dziubiński, więc nie może tego krążka zagrać. No teraz już jak najbardziej może i nawet powinien, bo przejął gumę, ale cały czas krążek skakał po tafli. I tak samo w tym momencie ucieka guma Damianowi Kapic. Kapica zabrał się ładnie z tym krążkiem, ale tam po drugiej stronie tafli jeszcze wracał w stronę boksu Dziubiński, no i spalony 14 sekund. Za tyle do gry powróci Matej Czunik. A całe spotkanie zakończy nam się już za zaledwie minutę i 42 sekundy. A więc dopiszę sobie kolejne 3 punkty do ligowej tabeli. No i będziemy czekać na rozstrzygnięcie z Katowic, gdzie jak na razie GKS remisuje z Orlikiem 2-2. Przed tą kolejką pasy miały 2 punkty straty do drużyny Toma Kulena. Ale tak jak podkreślają zawodnicy Krakowi, rywalizacja o drugie miejsce w tabeli pewnie trwać będzie do samego końca tych rozgrywek w sezonie zasadniczym. Tutaj tymczasem już Polonia gra w komplecie. Nowryta i Urbanowicz jeszcze zabierze się z tym krążkiem. Zagranie do Da Costy, Teddy Da Costa. Przejmie Łukasz Zip. Urbanowicz, no nie wiem, czy tutaj nie zdążył pojechać na zmianę, czy też celowo Rudolf Rochaczek go posłał do gry w tej pierwszej formacji, gdy może Maciek poszukał hat-tricka. No teraz pojedzie na zmianę, więc chyba hat-tricka zdobyć się dziś nie uda, bo mamy 0,5 minuty już zaledwie do końca.
Krążek teraz utknął gdzieś tam pod rękawem koszulki Łukasza Ziba. W końcu Czech odnalazł gumę. No i wznawiamy jeszcze raz pod bramką Radziszewskiego. Teraz Cracovia pojedzie do Nowego Targu w niedzielę zagrać z Tatryski pod Halem Nowy Targ. Potem w najbliższy wtorek do Opola zagrać z Orlikiem. Następnie wyjazd do Jastrzębia. No tak się ten terminarz poukładał, że sporo tych wyjazdów w styczniu i lutym. Ale potem, jak mówiłem, 4 lutego. Oj, jeszcze bramka dla Cracovii w samej końcówce. Teddy da Costa na 12 sekund przed zakończeniem meczu strzela 6 gola, więc to kolejny wracający po kontuzji, który wraca i strzela od razu w swoim pierwszym meczu. Teddy da Costa, 11 jego trafienie w tym sezonie. I na 6-1, jak się wydaje, ustala Francuz wynik spotkania. Czwartego lutego, jak przerwał mi niestety, na szczęście dla kibiców Cracovii oczywiście, Teddy da Costa. 4 lutego w niedzielę mecz z Unią Oświęcim tu w Cracovii. No i potem jeszcze bardzo, bardzo ważny mecz, jak się wydaje, w Katowicach. I na zakończenie spotkanie z gdańską automatyką. A potem już tydzień przerwy na kadrę i play-offy, ale o tym jeszcze będziemy rozmawiać, gdy na to przyjdzie czas. Dziś Cracovia zwycięża 6-1 z Polonią Bytom. Bramki dla Pasów strzelali 2 Domogała, 2 Urbanowicz, 1 Bryniczka, 1 da Costa, a dla gości trafił Dmitrij Abramow. Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu za obecność z nami. Dzisiaj zapraszamy na te mecze, o których mówiłem. Może raz jeszcze przypomnę. 4 lutego z Unią Oświęciem i 11 lutego, tydzień później, z gdańską automatyką. A za dziś dziękuję Państwu Przemysław Staniek i Robert Pęczalski. Do usłyszenia przy okazji kolejnych transmisji. No i miejmy też nadzieję. Do zobaczenia z wieloma z Państwa tutaj na lodowisku w Cracovii. Dobrej nocy.